No kochani, jest godzina, która 20:48, jakieś 10 minut temu dzwonił ochroniarz, ten najlepszy ochroniarz, pan Krzysiu, bo normalny, że przyszła paczka. No, to, że paczka miała dzisiaj przyjść, to wiedziałem, bo pan prezesik Oskarek właśnie zameldował, że dzisiaj do godziny 14 miała przyjść, no i nie przyszła. Nawet jeszcze byłem po kolacji, sprawdzać nie ma, no to już uznałem, że już nie będzie. No ale pan Krzysiu dzwoni, że jest paczka i że tej paczki nie chciał przyjąć. A czemu nie chciał przyjąć? Bo rozwalona. Ale pan ochroniarz go zapewnił, że tam wszystko jest. No, przekazałem tę informację do prezesa Oskarka. No i dostałem telefon, że ma być 48 puszek Felixa, czyli tu chyba po 400 gram i 24 saszetki z karmą mokrą w białym chyba sosie, coś w tym rodzaju, czy białe torebki. No i zobaczymy. Od razu przeliczymy, czy to się zgadza. No by z tego wynikało, że jeszcze nigdy takiej paczki rozwalonej nie było, skoro ochroniarz miał wątpliwości, czy przyjąć. Tu ze mną idzie ciotka, mi towarzyszy, a tam jakiś kotek poszedł. No tutaj wcześniej widziałem kusy lata, ale nie ucieka już daleko ode mnie. Tak na odległość nawet 10 metrów jest. No on tu kursuje, bo jedzenie jest. Także mu się nie dziwię. A że nie krzyczymy, nie ganiamy, nie przeganiamy go, no to już się coraz mniej boi. No i gdzie ta paczka jest? Tutaj jest. O Jezus Maria. O Jezus Maria. Zobaczcie. Całkowicie w drobiazgach. To zobaczymy teraz, czy kup... Burza paraka, kurwa się zwala, bo to kurwa mało miejsca. Ja mówię, panie, tak się nie robi. Rzuca się tymi kurwa pół... No, rzucają. Paczkami do pęka. Ma być 48 tych. Raz, dwa, trzy, cztery. 4 razy 3 jest 12, 24, 48. No i tutaj no, zamknięte są. No to co się zgadza. Zgadza się. No. Tak się nie rzuca, panowie. Ten młody gówniarz rzucił. A tutaj też rzucił? Co? Tutaj też rzucił przy panu? No, tak było ciężko, tu wjechał. No, było ciężko, no. Może wjechać. No wiecie już. Rzucają. Ale tu też ta firma musiała kiepsko zapakować. Też pan mówił, bo lata, kurwa. No, pan, no, zobacz pan, żadnego wypełniacza nie ma. Nie ma, nie ma nic, no. Bo on dlatego mówi. No, żadnego wypełniacza. Nie tylko tu, bo gdzieś tam było, że ja też nie rozpieszczał. No to... Duży karton mówi, tak. No. Dobra. Ma pan jakiegoś kota? Mam. Tak? Ale tu? Nie, tu nie ma. No. Dobra. Czyli wszystko jest. Ciotka, słyszysz? Wszystko jest. Panie Silvio, panie prezesie, melduję, że wszystko jest. Czyli nie ma tak źle. No ale paczka była źle zapakowana. Duża, pusta przestrzeń, luźno latało wszystko. Nic dziwnego.
No, ciotka jest tam. Tam jakieś koty są. I tutaj wąsik jest. Zaraz zobaczymy, co tam za kot jest. Kochani. O, poleciało na drugą stronę. Mało nie wyleciało z orbity. A przesiedliłem, bo chcę się dostać tutaj do saszetki. Jest wąsik. To dam jedną saszetkę. Wąsik, kiciulku. Zjesz jedną saszetkę od pana prezesa? Co? O, zainteresowany. O, patrzcie, jaki sos biały. O, pasuje mu. Nie. Nie pasuje? Suchą karmę woli? No to już nie wiem. A to kto jest? Kiciulka. Ty mój jesteś? Kicia. Kicia. Moja jesteś. Mamuśka to jest. Chodź mamuśka, tobie też dam. Ale to tam. Dostaniesz. Na skarpie. Wiesz? Na. Znowu pojechało na drugi koniec. I tutaj mi wypadnie. No dobra, kochani, jedziemy. Także panie prezesie, Bóg zapłać. O, ciotka tam chyba pójdzie podjadać. No. Nie, boi się po tej. A tu moja ciotka. Znaczy wąsik. A tam mamuśka, co ja miała ciotka. Puste mi wypadło. Dobra. Jedziemy. Jedziemy, kiciulki. Chodźcie. Chodźcie, kiciulki. Jedziemy autostopem. Także Bóg zapłać, panie prezesie. Zdrówka. Jeszcze raz. Zdrówka. Hojności. Oby był pan prezes zawsze bogaty i zawsze co nieco nam skapnął. No kochani, jak już jestem w tym rejonie, to pójdę zobaczę, co się dzieje w boksie o tej porze. Bo rozładowałem wózek tutaj w magazynku. No i tutaj tak podejdę. Ciotka ze mną. Tak po cichu, żeby specjalnie nie płoszyć. I zobaczymy, jakie kotki się trzymają w boksie o tej porze. Bo nie pamiętam, ale chyba nie byłam jeszcze nigdy tak o zmierzchu. O, już tu mam jakiegoś kotka. Siedzi tutaj. Co to za kotek? O, tam drugi. O, nawet. O, uciekł, uciekł tam. Uciekł. Uciekł. No. Czyli jakiś dziki. Kicia. To chyba Tymek, albo... Kiciulek. Tam w budzie siedzi, oczy się świecą, widzicie? Kicie, kicie! Kiciulki, to ja! To ja, kiciulki! Kicie!
kicie, kiciulki. Co robicie? Kicie, kicie. Kicie, kicie, co robicie? Siedzi sobie. Kicia, chodź. Chodź, kiciulka. Chodź, 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 chodź. Oj, tam jest jeszcze, kochani. Zora siedzi. Tam wstawiłem miskę z suchą karmą. Także tego. Mogą w środku siedzieć i jeść. No, czyli Zoro i ta kicia to kotka była. Kotka, babcia. Babcia i tego. I Zoro, a Tymek był przed. Przed, no i jakiś jeszcze uciekł. A to ciotka moja. Wesoła ciotka. A to mamuśka. Chodź, mamuśka, na skarpę. To ci dam jeść. Chodź. Chodźcie, kicie. No dobra. To już wiemy, kto. Kto acz tam był. Cztery kotki, czyli trzy nasze i jeszcze jeden jakiś bojaźliwy, który uciekł. No. Dobra, to wracamy pod skarpę, kochani. O, zobaczcie, piątek jest. Piątek jest też. Łobuziak. A tu nasza ciotka. I co, zaatakujesz ciotkę może? Co? Zaatakujesz? Tylko spróbuj. To cię pogonię. Chodź, ciotka. Kicia. Ciotka, chodź. No, idzie. Nie atakuje. No, co jest? Panie Tadziu, widzę, że pan go chyba trochę zresocjalizował. Bo już nie goni ciotki. Chodź, ciotka. No, ale tam mamuśka jeszcze. Idzie. Chodź, kicia. Kicia, kicia, chodź. Żeby mamuśka, tu nietoperz lata. O, o. Nietoperz poleciał. No, kiedyś straszyli nas. Uważaj na nietoperze, bo się wkręcają we włosy. Kicia, chodź. No, ciekawe, czy ją zaatakuje. Bo ciotki to może się bać. A mamuśka jest słabsza. Chodź, kicia. Kiciula, o, 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 chce gonić. Już ją, już goni. Już goni. Już chce gonić. Co, chciałeś gonić? Chciałeś gonić? Ja ci dam. Ja ci dam. No, proszę. Nie uderzyłem go. Tylko tak po niego, żeby go przestraszyć. No, ale proszę. Widzicie, jaki dżentelmen? Nic mu nie przeszło. Chodź. Chodź, pogoniłem mu kota. Nie chwal dnia przed zachodem słońca. No, pochwaliłem go, że ciotki nie zaatakował, ale zaraz później się zreflektowałem, że on ciotki to się boi. Ciotka to nie jest taki łomek. Natomiast mamuśkę to już, już chciał gonić. Już poleciał do niej, już chciał ją lać. Chodź, kiciula, chodź. Chodź, kicia, chodź. No, panie Tadziu, coś, kurczę, przedwcześnie chwaliłem tego piątka. Nic się nie poprawił. Jaki był, taki jest damski bokser. Atakuje słabszych. Tchórz jak Putin. Atakuje słabszych. No, to jesteśmy na skarpie. I co tutaj mamy? O, tu są jeszcze saszetki. No proszę.
Jest gaculek. Gacuś. Kiciulku. O kurde, patrzcie. Było jedzenie, nie ma jedzenia. Wszystko poszło. Wszystko poszło. Kurde, Malek. Jak ja tam sięgnę? Tam nie sięgnę. Za krótka ręka, nie mam na co wejść. Byłby pieniek, to bym sięgnął. Ale to nic. To jutro sięgnę. Chodź, mamuśka, kicia. Chodź ci dam. A, widzisz, widzisz. No, teraz wyskoczyłeś. No. Czekaj. O, nie trącaj mnie w głowę. W głowę mnie trąca głową. Choroba, nie mogę. Muszę sobie tu przestawić. Trudno jest opróżnić. Bo to jest takie wszystko maślane. Dobra. No. Masz, będziesz jadł? I tu jeszcze miałem jedną torebkę też, którą dałem wąsikowi, a też mi się to chyba do końca nie opróżniła. To tam dwa kawałki wyleciały. Ciotka, chodź tu. A ty, kolego, chodź tutaj. Tu. Masz ciotka. Masz jedz. Jest ciotka? Smakuje ci? Ja. No, tu jeszcze zostało trochę. Mleka zostało ile? A, w nocy przyjdzie lis, to zje. Wszystko. Tak, gacuś? A, gaculek się pręży. Tam jak jestem, nakładam na... Teraz to nie mogę, bo ten przychodzi mi głowę w głową wali. Się kokosi. Idziemy, ciotka. To piątek idzie może tu? Patrzysz w tamtą stronę? Nie ma łobuza. Niechby tylko przyszedł. Damski bokser, chuligan. Nic się nie poprawił, nic nie zmądrzał. No. Ciotka była w pokoju, ale przyszła do mnie do głowy. Leżałem sobie na tapczaniku, że ona chce na dwór. Mówi, żeby ją wypuścić. No to wypuściłem ją na korytarz. Ale ta dalej miałczy. I nie chce do pokoju, tylko chce tam dalej. Pokazuje mi, że żebym ją wypuścił aż na dwór, żebym szedł z nią. Teraz jak mi się nie chce, to nie idę. To ona wreszcie nie może się doczekać. Idzie, miałczy i opiekunowie ją wypuszczają. Bo stoi pod drzwiami i drze się. No ale teraz poszedłem z nią. Wypuściłem ją na dwór. No a teraz jak jechałem po tą paczkę, no to gdzieś tam była, przyleciała zaraz. No i zobaczymy, czy teraz pójdzie do pokoju, czy zostanie na dworze. Aha, kur, zawodniczka. Chyba pójdzie do pokoju, pokręci się, pokręci, łypnie trochę chrupka i poleci znowu.
No, zaraz zobaczymy, czy ciotka będzie chciała wrócić, czy nie. No, ciotka, idziesz? Ciotka? Kiciula? Idziesz? Tutaj. Idziesz? No. Poleciała. No, zaraz za 5 minut będziesz z powrotem. No. Chodź, gwiazdo. Zobaczymy jeszcze, co jutro mamy. Jutro mamy, kochani, 29, piątek. Jajko w sosie tatarskim. Herbata. Drugie śniadanie, jabłko sok pomarańczowy. Obiad. Fasolowa, nie za bardzo. Ale śledź z papryką w piątek zawsze. Śledź, dobre. I kolacja, poprykasz. Poprykasz sobie. Co, już mnie poganiasz do pokoju? No to chodź. Chodź do pokoju. Idziemy do pokoju. No proszę, upaćkałem się tym sosem białym. Chodź, ciotka. Chodź, idziemy. Idziesz? Chodź. Chodź. Chodź, kiciula. No. Zasuwaj. O, tak wygląda z góry widok. A tam jest osiedle na skarpie. Za tym drzewem pochylonym w środku. No. No co? Co mnie poganiasz? Nie uczysz. Zaraz będzie mnie poganiała, żeby na dwór. I tak w kółko. Ach, lubi dyrygować mną. No i to pokój, który numer, kochani? 27. Dobra. No ale muszę otworzyć, bo kolega Tomek zamknął. Tak, czy ja zamknąłem, jak wychodziłem? Nie pamiętam. Dobra. No, gwiazda. A ty uciekaj, uciekaj, cofaj się. Bo ona nie chce wejść później. Cofaj się. Poszedł. Chodź. No dobra. Jest. Ciotka jest. O, jeszcze nie zjadły tego paszteciku. No i o, nasza gwiazdeczka jest. Tak, kiciulka? No. Tutaj będzie spała. Dobra. Tutaj albo tutaj będzie spała. O. Z misiaczkiem. No to co, kończymy. 21. Kochani, 20. Paczkę odebraliśmy. Panu prezesowi dziękujemy, panie prezesie, już po raz któryś. A to ja. Łysek z pokładu idę. Ahoj, dobranoc wam, kochani. Idziemy spać.